ty wiesz, że w Finlandii są białe noce? Nie bujaj. Czytaj sam, jeśli nie wierzysz. W Laponii letnią porą słońce nie zachodzi przez 70 dni. Temperatura może podnieść się do 27 stopni, ponieważ słońce świeci całą dobę. Ależ to fantastyczne! To już Helsinki! Trafiliśmy bezbłędnie. Tu wszyscy mają zimowe ferie. A to kto? To Martin Nikanen. Niewiele starszy od nas, a zdobył już wszystko, co było w tej dyscyplinie do zdobycia. Wielki wyścig renów. To dopiero musi być zabawa. Chyba nie przegapimy takiej okazji. Zaczekaj, już nie mogę. Dobrze, robimy krótką przerwę. Bolek, zobacz. O. Do Rovaniemi aż 500 kilometrów. Zabraknie nam ferii, żeby tam dojechać. I co teraz zrobimy? Nie bój się, ja coś wymyślę. Skąd wytrzasnąłeś to cudo? Ma się te sposoby. Uważaj! Widocznie jesteśmy na zamarzniętym jeziorze. Jazda! Ale dlaczego łowił ryby bez przynęty? Bo to jest połów na tak zwaną mormyszkę. Coś takiego! To tu! Zdążyliśmy! Jestem Tapio, a ty Bolek. Nie, Lolek. Chcielibyśmy startować w wyścigu. O, niestety, to trudny wyścig. Mogą w nim brać udział tylko silni mężczyźni. Jutro będziecie kibicami, a za parę lat zastąpicie mnie. Chodźcie, pokażę wam mojego rena. To właśnie on. Jutro razem wygramy wyścig. Dla mnie bomba. Brawo, chłopcze! Ujarzmiłeś najgroźniejszego rena! Lolku, żyjesz jeszcze? Chyba tak. Nigdy
nie przypuszczałem, że wytrzymam taki upał. Najlepsza sauna jest przy 100 stopniach. Przy 100 stopniach? Chodźcie tutaj! Skaczcie! Boimy się za te kamienie, co te? Sauna to samo zdrowie! Szkoda, że nie możemy walczyć jutro w wyścigu. Jeszcze nie wszystko stracone, mam świetny pomysł! Chłopcy, wstawać! Dziwne. Gdzie oni są? Jesteście nie do pokonania. Dwóch na jednego to nie sztuka. Dziękujemy. Proszę, to dla pana. A ja zapraszam was do sauny. O masz! O masz.